Hej, cześć, witajcie, jestem Michał, a dzisiaj będziemy sobie grać w Rocket League z padem DualSense, także lecimy z odcinkiem! Bezprzewodowy kontroler DualSense oferuje realistyczne efekty dotykowe, adaptacyjne efekty trigger oraz wbudowany mikrofon, a wszystko to zintegrowane w kultowej konstrukcji. I oto przed Wami kontroler PlayStation DualSense. I tutaj na tyle można przeczytać: Zestrzyj swe zmysły. Będziemy testować ten kontroler z PS5, tak zwany DualSense. Funkcja dostępna, jeśli jest obsługiwane przez grę przewód USB, nie jest dołączone, by podłączyć lub nadawać kontroler, użyć przewodu USB dołączonego do konsoli PS5. Należy zawsze aktualizować oprogramowanie systemu PS5 i oprogramowanie kontrolera bezprzewodowego do najnowszej wersji. Należy dokładnie zapoznać się z dokumentacją dostarczoną z produktem przed jego wykorzystaniem. Konstrukcja i dane techniczne mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia. Wyłącz swoje zmysły, DualSense. Bezprzewodowy kontroler. Jeszcze możemy zobaczyć, co jest w środku. Chyba, że coś tu jeszcze jest. Mamy książeczkę DualSense kontroler bezprzewodowy. Mamy tu jakiś, kurde, kto normalnie czyta te instrukcje? Nie wiem. W każdym razie w dzisiejszym odcinku będziemy testować właśnie ten oto kontroler, także zapraszam Was do oglądania. Także jak widzicie, już go podłączyłem, teraz będziemy sobie grali rankingową 1 na 1, także zaczynajmy więc z Padziksem. Najgorsze jest to, że tak ciężko jest teraz się przerzucić z klawiatury i myszki na pada, więc trochę będę lamił. Trochę bardzo. Zobaczymy, jak się tym gra. Czy się fajnie gra, czy się nie fajnie gra. Zobaczymy. I let's go. I ja tutaj zrobiłem błąd właśnie, bo... A kolega, nienawidzę grać jeden na jeden, ale kolega tutaj widać kolejny błąd popełnił, bo ja jestem bananem. No, patrz go, kurde. Normalnie ciężko tak mi się odzwyczaić od klawiatury. No i kurde, bramka, bo ja poleciałem i mnie wybiło w kosmos. Albo jednak nie ma bramki, no tak też może być. Powiem wam, że to nie jest łatwe wyzwanie. Bo tak jakby... No, kurde, ja nie wiem, normalnie ja gram, ale... No i nie, teraz nie trafię w piłkę. No bez jaj. Kurde. Powiem wam tak, gra się fajnie, w sensie fajnie się go trzyma w dłoni. Ale Ariala czy zrobię? Zrobiłem. Takiego, można powiedzieć, ledwo co, ale zrobiłem. No, powiem tak, ciężko się jest odzwyczaić od właśnie klawiatury i myszki. Ale jeżeli chodzi o samego pada, to naprawdę jest, że tak powiem, cudowny, tak? Jest cudowny, w sensie cudowny, no. Fajnie się go trzyma. Nie leży jak pad z na przykład czwórki. No nie wytrzymy zaraz. Tutaj. Kurde. Nie. Źle. Myślałem, że to wejdzie do niego, do bramki, ale nie weszło. Fuck. Da się przyzwyczaić do tego.
Na razie jakby nie kontroluję w ogóle. Ojej. No i miałem to złapać. Nie kontroluję tak jakby w ogóle tego w locie. W sensie ciężko mi jest to jakby posklejać, bo na klawiaturze to jakoś, nie wiem, lepiej mi to wychodzi niż takie trafianie właśnie. Co on robi, ten kolega? Szybciej jest na przykład łatwiej kliknąć se. Znowu spieprzyłem. A, bo jednak nie. Dużo łatwiej jest kliknąć se prawy, lewy niż na przykład tego. Kółko i X-a. Co nie było łatwe wyzwanie. Bo trochę mi to zajęło te. No i tak to przegrałem. Te całe. Wiecie. Przyzwyczajenie się. No i po prostu jakby. Po czasie się przyzwyczaiłem. No i znowu postanowiłem, kupiłem sobie pada właśnie tego DualSense'a. No i. No i nie ukrywam, że jest to takie. Dziwne. Może jeszcze 2 na 2. Nie, 1 na 1, 2 na 2. Wybaczcie mi za to, że takim gównem jestem, ale no. Aż mi kamerkę zachowało. XD. Jestem gównem, no także. Ale fajnie się gra na padzie, to trzeba przyznać. Co? O kurde, no to było. Nie wiem, co się stało w tym momencie właśnie. Ja, nie. To cudowny był strzał. No i tak. Gol. On nie obroni, pokczam. Dobra. No i właśnie, powiem wam. Git. Giciorek. Normalnie cudo. A poza tym, no to jest pad z PS5, tak? To jest, kurde, DualShock. No, nie, DualShock. DualSense. DualSense to jest. To jest DualSense i to jest właśnie kontroler ekstra klasa, tak? To jest ten, że tak powiem, z wyższej półki. No, tutaj udało się odbić fajnie. No, kurde, kolega. No i miał to odbić, a nie odbił. No takie kurde wrażenie mam, jakbym miał mało FPS-ów, ale to pewnie mi się tylko takie wrażenie mam. O, na double tap, ale leciałem, ale niestety, oj kolega, karamba! No i właśnie w takiej sytuacji mi się pomyliło kółko z X-em i chciałem oj, chyba bramka tutaj wpada. A no. Jestem pod wrażeniem strasznie, bo jak sobie tak patrzyłem na pierwszy filmik na kanale, to tam jest kurde z 40 wyświetleń, to jest naprawdę dużo jak dla mnie. I ja się czuję spełniony i bardzo za to dziękuję. No, kopej. Wybacz, przepraszam, chciałem to dobić. Nie! Jak on by to wbił? Bym się śmiał. Właśnie nie wiedziałem, czy to wybić do przodu, czy co tym zrobić. No nie! Kurde! Poleciałem niefajnie. Michał, ty baranie, no nie umiem z tego pada! Się, kurde, może przyzwyczajesz czasem. Co ja o tym padzie tak mówię? No. A tutaj nie za, no jest to dosyć. Widzicie, no 2 na 2 już idzie lepiej. Właśnie kolega tu się poddali. Poddali się. A za niedługo będzie giveaway na Peregrine TT, moi drodzy. Tak, to jest takie auto jakby McLaren, coś takiego. Ale naprawdę polecam. Fajnie się nim gra. Nie jest jakiś tam najgorszy.
A ja po prostu nim nie gram. Kiedyś grałem, teraz już nie gram. Więc no, jakbyście chcieli. Znaczy inaczej może. Oj, kolego, karamba! Karamba, dwa razy mnie trafiłem. Dobra, gram z jakimś cymbałem. Że kiedyś grałem właśnie Peregrine, no i mi się. Oj, za mocno. O, co to się stało? Kolego. Grałem Peregrine, fajnie się nim gra, polecam. Także mam nadzieję, że będziecie chcieli. O kurde, myślałem, że on to trafi! No kurde, Johnny. Także tak, jeżeli pod tym odcinkiem będzie 20 lajków, robię giveaway'a na właśnie Peregrine TT, także no zostawcie tego lajkersa, może to jest dla was dużo, może nie, ale 20 lajków i robię giveaway'a na Peregrine TT, bo te auto, no nie ukrywam, że do najtańszych nie należy, no może do, nie aż tak tanich, ale no, jest dosyć tanie. Tutaj widzę coś, nie wiem co się stało. No i miałem pod to tak fajnie. No nie umie! Nie umie trafić piłkę! Ja właśnie byłem przygotowany na to, że on będzie strzelał Arialka. No, no nie, za mocno, ale bym inaczej nie dotarł tak szybko. Dlaczego życie takie jest? Fuck. Kurde, no nie umie się go wyczuć. Nie umie. Co się stało? Kurde, kolega, tu wariat. Ewidentnie, wariata widać. No i teraz miałem znowu polecieć tak fajnie, nie poleciałem. Czy on trafił? Trafił. Dobra, nice, pokczam. Cieszę się. Cudownie. Także, moi drodzy, 20 lajków i robię giveaway na Peregrine TT, także zostawcie lajka pod tym odcinkiem, jeżeli będzie 20. Następny odcinek giveaway. Także na razie musicie spełnić te wymagania, że trzeba zostawić 20 lajków pod odcinkiem. Także jeżeli ktoś chce autko totalnie za free, także zostaw tego lajka, nie mordeczko. Zostawisz lajka, dostaniesz, może dostaniesz auto, raczej dostaniesz, bo ze względu na to, że po prostu tak jakby ja mam mało subów i mało osób tam chce tego giveaway'a. A i po prostu masz większą szansę, nie? Bo jakby było na przykład 1000 osób, nie? No to wtedy jest dużo mniejsza szansa, że to akurat ty dropniesz to auto. Ale no, trzeba być zawsze dobrej myśli, że a to może ja to wygram. I super ansko, mordeczko, czaisz bazę, no i gówno, super, cudownie. No już się mija z piłką, oh yeah. Dawaj, lecisz! Oć on, no nie wierzę. Normalnie dwa debile grają tu. Oh. Skubany to kopnął szybko. Wow. Nie. Patrz. Kurde, no tutaj gameplay wokół bramki jest. No nie, teraz tego już nie złapię niestety. Kurde, już myślałem, że tego nie odbije kolega. Za mocno to kopnąłem, ale zawsze jest nadzieja na double tapa, ale nie double tap, tylko to był tap. To był tap. Znowu mi kamerkę zlagowało. Czemu jak patrzę na kamerę, to mi się laguje. To był tap. Ale ten pierwszy mecz to był wylew totalny. Kurde, a co miał, ty nie musisz grać, naucz się grać. Tą giereczkę. No i co? I znowu nie umiałem trafić w piłkę. No kurde, Wacek. No nie umie się przyzwyczaić tak
fajnie, cudownie miałem boosta 7. Kolega tutaj wybił piłkę dosyć ofensywnie na stronę przeciwnika. I co gdyby mnie tu nie było? I co też poleciało tak, nie tak jak miało. Ta piłka leci zbyt cudownie, żeby jej nie miał. Aaaa, powiedz, jest! Boom! Dobra, coraz lepiej, jest progres. Trafiłem w piłkę. Ariala trafiłem. Aaaa, kurde, Ariala. Yeah. No ale tamta bramka to był pokczam. Obu pokczam. No dawaj to. Ale Johnny, ty jesteś śmieszny taki. Powiem tak, jakbym miał jeszcze tutaj jakby pełne możliwości tego DualSense'a, czyli tam wibracje i inne takie, kurde, żyroskopy i nieżyroskopy, no to nie ukrywam, byłoby fajnie, ale niestety na kompie o takie rzeczy ciężko. Aczkolwiek dosyć bardzo bym tego chciał. GG. Dobra, koniec. Co tu się stało? Koniowi łeb urwało. Sezonowy niestety, ale mam wszystkie wykonane. Dobra. Aha, i teraz tak, to sobie wywalę. Dobrze, także moi widzowie, zwycięzcą konkursu na Ronina GXT, czyli uwaga, oto te piękne autko, jest Jan Habier. Także gratuluję ci z całego serca, że wygrałeś. Jeżeli chcesz odebrać to, to dodaj mnie na Epic Gamesie lub grze. Nazywam się Denver S, jak widzisz tutaj. No i... No i się ze mną wymieniać i oddam. Znaczy oddam, ja ci dam. O, i wygrałeś, także ci dam Ronina GXT. Także mam nadzieję, że wam się filmik spodobał. Jeżeli chcecie kolejny odcinek, zostawcie oczywiście lajka oraz subskrypcję. I jeżeli też chcecie giveaway na Peregrine TT, czyli to jest dokładnie, wam mówię, które autko. To jest właśnie te autko. Także giveaway na Peregrine TT, czy to jest właśnie to autko. Jeżeli chcecie, żeby w ogóle ten giveaway się odbył, także musicie zostawić 20 lajków pod tym odcinkiem. Więc na dół klikaj i następny odcinek losuję. Znaczy losuję, będę rozdawał właśnie Peregrine. Także na razie, cześć!